A drużyną Eurodrup toją nie, no i wielkie kontrowersje także po tym spotkaniu. No i trochę nieeleganckie zachowanie drużyny Rafmixa w kilku sytuacjach. My analizowaliśmy tą sytuację jeszcze przed momentem. Chodziło tutaj głównie o faul, którego próbowali uznać sędziowie, kiedy Suchocki teoretycznie miał faulować Rogurza. Sędzia Patryk Gryskiewicz faulu nie podyktował. No, oglądaliśmy tą sytuację jeszcze przed chwilą i idealnie w piłkę trafił Suchocki. Nie było tam mowy o żadnym faulu. Później dopiero położył się Tomek Rogusz. Więc no, przy całej sympatii dla tego zawodnika, no, w tej sytuacji o faulu nie może być mowy. A była to kluczowa sytuacja, ponieważ piłkę wtedy złapał Andrzej Sajer, a rozpoczął od bramki, no i z tego padła bramka. Dlatego też no, wielkie kontrowersje później. Puchar w kręgle zbojkotowany przez drużynę Rafmix Stal Wiedźwiecie. Oddali oni Walkowera. No i tym sposobem pożegnali się i z Pucharem w kręgle, i z Pucharem Ligi już w pierwszej rundzie. Dla tych z Państwa, którzy interesują się oczywiście Pucharem w kręgle, również wczoraj drugi mecz pomiędzy Lachos Torgos Chełmża a Grudziądz Steam. No i tam wynik odwrotny niż na boisku w drugiej rundzie drużyna z Chełmża, więc jeszcze będą mieli okazję pojawić się na hali widowiskowo-sportowej w Świeciu. Za chwilę składy zespołów. Składy zespołów. Drużyna zespołu szkół menadżerskich. W bramce Jakub Hupert z numerem, bez numeru, z numerem 0. Dawid Drzeciński z trójką, Paweł Jagodziński z czwórką, Denis Kruczycki z piątką, Bartek Wróbel 7, Mateusz Kawecki 8, Sebastian Wiśniewski 10, Dominik Gackowski 11, Sebastian Cichy 13, Adrian Hernik 14, Waldemar Sampławski 20, no i Akropol Team w bramce z jedynką Daniel Semrał, 3 Piotr Tomaszewski, 4 Mateusz Ziemieniewski, 7 Jacek Jasieniewski, 8 Marcin Ostrowski, 10 Ariel Ratajczyk, 10 to Ariel Jasieniewski, oczywiście 11 Piotr Ratajczyk, 12 Łukasz Hareński, 13 Łukasz Grubich, 14 Krzysztof Mazur, 15 Robert Kępiński, 16 Szymon Filnik, 17 Patryk Słupkowski, 18 Kamil Didik i 84 Maciej Brandt. Rozpoczęli. Przypominamy oczywiście o głosowaniu na bramkę weekendu. Mateusz Ziemieniewski z Akropolu w tym momencie prowadzi w tym głosowaniu, ale jeżeli otrzyma on jeszcze kilka głosów, no to oczywiście będzie walczył o tytuł bramki, a już nie weekendu, a bramki sezonu. Ponieważ te bramki będziemy wybierać dla Państwa na koniec sezonu, będą Państwo mogli wtedy wybierać najlepszych strzelców, dla których będzie oczywiście przewidziana atrakcyjna nagroda, tak jak było to rok temu. Wtedy to najlepszą bramkę zdobył
Radosław Romanowski z Rafmix ustalił w świecie potężna bomba w meczu z FX Brokers w półfinale. Teraz była doskonała okazja dla Akropolu, ale nikt nie zamknął tej sytuacji w środku boiska. Nikogo nie było tam w środku pola karnego, aby móc tutaj zdobyć bramkę. Przypomnijmy, że sędziuje dzisiejsze pierwsze 5 spotkań Jakub Bzdawka. Później zmienia się z Sylwestrem Rasmusem, a więc sędzią, który ma za swoim koncie także spotkania w najwyższej klasie rozgrywkowej, w Teamowej Ekstraklasie, jako sędzia techniczny. Zespół szkół menadżerskich na zielono, na niebiesko-żółto drużyna Akropolu. Przypomnijmy oczywiście o jeszcze jednej zasadzie Pucharu Ligi. Jeżeli w regulaminowych 40 minutach będziemy mieli wynik remisowy, no to będziemy mieli dogrywkę, pierwsza dogrywka 5 minut, jeżeli ona nie przyniesie rezultatu. No to druga dogrywka 5-minutowa, no i na koniec oczywiście rzuty karne. Akropol, Piotr Tomaszewski, wybita piłka na aut. Rozpoczął już Tomaszewski, no ale przejęcie przez zespół szkół menadżerskich. Ruszył z numerem 13 Sebastian Cichy. No ale on już także stracił tą futbolówkę. Jasieniewski. Dużo strat jak na razie w tych pierwszych 10, no już prawie 11 minutach gry. Ależ teraz piękny strzał, w poprzeczkę trafia Piotr Ratajczak. Ponownie Ratajczak przy piłce. Wycofanie do tyłu, Daniel Semrał. Przypomnijmy, że już rok temu Daniel Semrał zaliczył kilka spotkań w Stale Klidze. Pojawiał się tutaj jako gość, a my zapraszamy na dzisiejszy późny wieczór, bardziej możemy powiedzieć już jutrzejszy poranek, zależy o której te spotkania się skończą, na Stalex Ligę po godzinach, nagraną już wczoraj z drużyną Lachosztorgosz-Helmża, więc możemy zdradzić, że byli właśnie naszymi gośćmi zawodnicy Lachosztorgosz-Helmża. No i dowiedzą się między innymi Państwo, skąd ta nazwa drużyny.
A więc zapraszamy do oglądania już dzisiaj wieczorem. Piłka w pole bramkowe. Strzelą z numerem 10. Sebastian Wiśniewski. Ponownie próbuje zespół szkół menadżerskich, ale teraz traci piłkę Wiśniewski, chociaż jeszcze jest aut dla drużyny zespołu szkół menadżerskich. Może teraz jest doskonała okazja. Strzelał z 7 Bartek Wróbel. Ale strzał zablokowany przez jednego z zawodników Akropolu. Jak na razie bez zmiany wyniku. Ależ teraz potężna bomba z dystansu Sebastiana Cichego. Zobaczymy, które spotkanie w dniu dzisiejszym okaże się takim hitem tego pucharu. Przypomnijmy, że po rozegraniu tych wszystkich dzisiejszych spotkań do rozegrania zostanie nam jeszcze jedno spotkanie. I będzie to mecz pomiędzy drużynami z Chełmża a Unisławia. I ten mecz zostanie rozegrany prawdopodobnie 8 grudnia. Jeszcze nie wiadomo dokładnie w jakim miejscu. Być może będzie to w Chełmży, być może będzie to w Unisławiu. Będziemy również dla Państwa ten mecz pokazywać, bo to będzie pierwszy raz, kiedy Starexliga prawdopodobnie wyjdzie, bo to jest oczywiście, mówimy tutaj prawdopodobnie wyjdzie poza halę widowiskowo-sportową w Świeciu. Później 15 grudnia po raz kolejny Starexliga również na innej hali. Będzie to hala jednego ze świeckich gimnazjów, 700 metrów stąd ostatnia kolejka. No i wtedy przeprowadzimy dla Państwa transmisję symultaniczną z tego wydarzenia. Pojawimy się na dwóch halach jednocześnie. Będzie na pewno ciekawie. Długie wznowienie tej piłki do przodu, ale odskoczyła ona jednemu z zawodników z zespołu szkół menadżerskich. Chociaż jeszcze przebijał się to z piątką Denis Kruczycki. On próbował tutaj zaatakować bramkę rywala. Kolejne przejęcie menadżera Sebastian Wiśniewski. No i dobre wyjście z bramki bramkarza drużyny Akropolu. No ale teraz ten strzał Jacka Jasieniewskiego bardzo niecelny. Szesnaście minut i bez bramek. Jak na razie. Chociaż może to się teraz zmieni, choć brawo za tą interwencję dla Jakuba Huperta. W dobrej sytuacji był Marcin Ostrowski. To on próbował zdobyć bramkę przed momentem. Teraz kolejny strzał próbował Jasieniewski. Od autu Akropol. Jasieniewski. Podanie do Słupkowskiego. Ten próbował z przodu szukać Kamila Dydyka. Jakub Hubert. Długie wznowienie. Tam był tylko jednak bramkarz ekipy Akropolu. No i po raz kolejny Akropol może wyprowadzić swoją okazję. Ale szybkie przejęcie menadżera. Ale tylko na chwilę. No i szansa do ataku, ale brakuje tego ostatniego podania w ekipie
Z Akropolu na teraz to się spełniło. Kamil Dydyk, strzelcem pierwszej bramki dla Akropolu, a więc Akropol na 3 minuty przed końcem pierwszej połowy obejmuje prowadzenie. Asystował w tej sytuacji Patryk Słupkowski. Brawa dla Kamila za to, że przytomnie zachował się tam przede wszystkim w polu bramkowym. Akropol prowadzi 1-0. Kolejne długie wznowienie do przodu, nic z tego nie wyszło. Mają problem bramkarze, szczególnie tych drużyn, które są jednak wyraźnie słabsze od swoich rywali. Wyraźnie nie są na tak wysokim poziomie jak drużyny, które są doświadczone w rozgrywkach Stalex Ligi. Takimi drużynami na pewno możemy nazwać drużynę Rafmixu. Czy też Rode Eurogol. Są to drużyny, które mają doświadczenie jednak w rozgrywkach halowej piłki nożnej. No i ten bramkarz ma większe obycie, ma także większe obycie w futsalu, co pomaga wyraźnie, szczególnie przy tych wznowieniach, ponieważ to, co mogliśmy zauważyć wczoraj właśnie po jednym z takich wznowień, było to wznowienie Sai. Padła zwycięska bramka dla drużyny Eurodrup Toruń. Teraz dobrze bramkarz Akropolu. Szybkie wznowienie. No i od bramki Jakub Hupert. Minuta 20 sekund do zakończenia pierwszej połowy tego spotkania. No i później drużyny będą szykować się na drugą część, tak samo jak zawodnicy pozostałych drużyn, którzy już także czekają na rozpoczęcie swojego spotkania. Planowo drugie spotkanie powinno rozpocząć się o godzinie 14:20, a więc za 30 minut. No ale zobaczymy, może jakaś dogryweczka, może rzuty karne. Do końca 30 sekund. Kolejne dobre wznowienie. Po raz kolejny mają problem zawodnicy z drużyny Akropolu. Jest to, przypomnijmy, drużyna firmowa z wykończeniem tej ostatniej akcji. Teraz strzał jest zablokowany przez Dawida Drzycimskiego. No i teraz dobra obrona Jakuba Huperta. Wybijają tą piłkę jak najdalej. No i tak zakończy się ta pierwsza połowa. Do przerwy Akropol prowadzi z menadżerem 1-0.
Rozpoczynamy drugą połowę spotkania pomiędzy zespołem szkół menedżerskich a Acropole Team. Przypomnijmy, że kolejny mecz bezpośrednio po zakończeniu tego spotkania to pojedynek TB Projekt z bezimiennymi Chełmno. Ten mecz już za około pół godziny. Przypominamy oczywiście, że retransmisje wszystkich spotkań będą Państwo mogli również oglądać na stronie staleksliga.pl w dziale Halowa Liga Piłki Nożnej TV. Tam na górze po prawej stronie można to wszystko oglądać. Bramki weekendu, relacje, wywiady, a także archiwalne odcinki programu po godzinach. Przypominamy, że nowy program po godzinach będzie dostępny na stronie staleksliga.pl w dniu jutrzejszym. To bardzo ważna informacja oczywiście, że w dniu jutrzejszym, ponieważ nie ma transmisji, będzie można oglądać właśnie program, a także przypominamy oczywiście o konkursie na bramki weekendu. Głosować można do jutra, a głosujemy na Karola Kułacza, Michała Pamulaka, Krystiana Bleje, Romana Strupowskiego albo Mateusza Ziemieniewskiego. To głosowanie trwać będzie, tak jak już mówiłem, do jutra. A w dniu jutrzejszym w Staleksliga mecze będą podzielone. O godzinie 9:20 Chełmża Futsal Team Manager, 12:30 Grestia Olimpia Junior Żyd Życim, 13:20 Sparta Przysiesk, Huragan Szepcz, 14:10 Grudziądz Steam Darmek Skacing, 15:00 Ekopol Tęcza Wiąg i 19:50 Unisław Team TB Projekt. Te spotkania zaplanowaliśmy dla Państwa w dniu jutrzejszym. Tymczasem rusza Akropol. Wybita piłka na aut. Już jest specjalistego autu zawodnicy Akropolu. No i mamy bramkę. Mamy bramkę dla drużyny Akropolu. 2-0. A któż był strzelcem tej bramki? Mateusz Ziemieniewski z numerem 4. Zobaczmy jeszcze tylko, jak do tego oczywiście doszło. No, dołożył tutaj nogę Ziemieniewski. No i zdobył drugą bramkę dla swojego zespołu, a więc Akropol coraz bliżej drugiej rundy, ale my mamy bramkę kontaktową. Bramka kontaktowa dla zespołu szkół menedżerskich, a jej strzelcem z dziesiątką Sebastian Wiśniewski. Zobaczymy, jak do tego doszło. Tutaj dobrze wyprzedził bramkarza. No i mamy 2-1, więc tutaj jeszcze emocje się nie skończyły. Tutaj jeszcze emocje będą trwać do samego końca.
Mamy faul. Faulowany z numerem 7 Jacek Jasieniewski. Jasieniewski obok bramki. Bardzo niecelny strzał w wykonaniu Jasieniewskiego, ale teraz jest okazja do powtórki. Dobra interwencja bramkarza z zespołu szkół menedżerskich. Okazja, no i mamy bramkę dla Akropolu. Pięknie huknął Piotr Tomaszewski. On strzelce trzeciej bramki dla Akropol Team. 3-1. Jeszcze zobaczmy szybciutko na powtórkę. Tutaj dostał tą piłkę, był zablokowany, ale my mamy już ponownie bramkę kontaktową. I szybciutko, no niestety nie nagraliśmy, pokazywaliśmy Państwu powtórkę, a tutaj padła bramka na 3-2, a więc kolejna bramka kontaktowa. Naprawdę szybko padła ta bramka, przepraszamy Państwu, że no niestety nie mogliśmy jej Państwu pokazać. Przypomnijmy jeszcze raz, szybko bramka kontaktowa dla zespołu szkół menedżerskich i mamy 3-2. Akropol musi uważać, ponieważ ma już na swoim koncie 3 faule, a więc kolejna sprawa to oczywiście rzuty karne przedłużone, na które również będą musieli uważać zawodnicy Akropolu. Ponieważ to może tutaj doprowadzić do wyrównania. Ależ potężny strzał w słupek. Rozpoczynają od autu drużyna Akropolu. Kolejne wznowienie piłki z autu. Kolejna okazja dla Akropolu. Krzysztof Mazur obok bramki. Piłka opuściła wyznaczony plac gry. Od autu rozpocznie Akropol, ale złe wybicie. Kolejne złe wybicie, tym razem z drugiej strony. Szybciutko, długa piłka do przodu, no ale mógł poszukać tam ustawionego dobrze w środku Dominika Gackowskiego. Zawodnik zespołu szkół menedżerskich. Gackowski miałby więcej szans, a teraz jest okazja dla Akropolu. No i dobre wyjście z bramki Jakuba Huberta. Po raz kolejny to właśnie Hubert obronił swój zespół przed stratą bramki. Dobrze teraz Hubert wybronił strzał piętką Krzyśka Mazura. No i już szybciutko po raz kolejny zespół szkół menedżerskich. Zdążył do tej piłki jeden z zawodników ZSM. Jaka decyzja sędziego? Mamy rzut rożny.
z tego, jak ten rzut rożny niewykorzystany. Rozpoczęli już zawodnicy menadżera, no próbują, szukają tej możliwości zawodnicy zespołu szkół menadżerskich na strzelenie tutaj choćby tej jednej bramki. Mają problem, mają wyraźny problem zawodnicy Acropol Team z wyjściem do tej akcji. I kolejna okazja niewykorzystana. Thank you.
Proszę Państwa, zmieniamy szybko naszą transmisję. Za chwilę widzimy się ponownie.
20 sekund do końca i 5-4 dla drużyny Akropolu. Taki wynik w tym momencie widzą Państwo na swoich ekranach. No i jeszcze Akropol próbuje tutaj zdobyć tą bramkę. Zdobywa! 6. bramka dla drużyny Akropol Team. No i Akropol będzie w drugiej rundzie Pucharu Stalex Ligi. To już możemy chyba potwierdzić. 6-4. To jest koniec. Przejdź do 4.